Zmieścić cały życiorys Mirosława Okońskiego w blisko 2,5 godziny? To wydaje się być niemożliwe, ale udało się to Piotrowi Łuczakowi, który pomysł w głowie na taki film miał już od wielu lat, a pomysł faktem stał się już w 2021 roku, kiedy rozpoczęto pracę nad dziełem Okoń, moja droga. Słodko-gorzka produkcja o legendzie Lecha Poznań dostarczyła na sali sporo emocji, a nawet wzruszeń. Na pewno pierwszy raz widziałem na własne oczy ten film i łezka ruszyła lekko, ale no niestety, ale teraz na spokoju, jak człowiek się usiądzie, obejrzy, to może inaczej to będzie. Jeśli tak mówisz, no to cieszę się. Chcieliśmy, żeby to był film prawdziwy, żeby to był film słodko-gorzki, no i chyba taki wyszedł, a odbiór kibiców, ludzi, no też jest dla nas bardzo ważny, no bo Mirek jest symbolem Poznania i chcieliśmy zrobić co w naszej mocy, żeby dobrze go opisać, oddać. Twórcy filmu wraz z popularnym Okoniem spędzili wiele godzin nie tylko w Poznaniu, ale i w Hamburgu czy Atenach, gdzie do dziś wspomina się Mirosława Okońskiego. Film przypomina chociażby, jak przyćmił samego Diego Maradony, czy był noszony na rękach w Atenach. Okoński cały czas budzi wśród fanów dużo pozytywnych emocji. Wydaje mi się, że tak, ta w szczególności ta podróż do Aten go wzruszyła, gdzie to przyjęcie tych kibiców greckich było naprawdę niezwykłe, no bo oni go naprawdę kochali. A Mirka można kochać, patrząc na to, jak on się zachowuje, a przede wszystkim jak gra. No właśnie. Może nie przede wszystkim jak gra i jak się zachowuje, bo jest fantastycznym człowiekiem. Byłem bardzo zaskoczony właśnie z widzą, właśnie pojechaliśmy do Grecji, nie? Bardzo tak naprawdę, jak w filmie wspomniane, że po prostu i na lotnisku, i tak samo i w taksówkę, jak siadaliśmy, musieliśmy dojechać z miejsca na miejsce i po prostu nie wierzyli to, że po prostu zjadę w tej taksówce. No i też minęło ponad 30 lat, no, także jest to miłe. No, zresztą tak samo w Hamburgu, jak byłem, tak samo przyjmowany tam przez działaczy, tak samo bardzo mili do mnie. Tacy poczciwi ludzie normalnie pamiętali. Nie, to nie było tematu, jeśli chodzi o płacenie rachunku. No, tak jak mówiłem, Grecy go kochali, Niemcy nie wierzyli, że to on, potrzebowali dowodu osobistego, żeby się przekonać, że to rzeczywiście to jest ten Mirek, który grał u nich w Hamburgu i dzięki którym mieli wicemistrzostwo Niemiec i Puchar Niemiec. Okoń, moja droga, pokazuje też ciemne strony kariery piłkarskiej. Imprezy, alkohol, hazard. Tego nie dało się pominąć, bo Okoński był znany nie tylko z tego, co robił na boisku, ale był także królem życia poza nim. No ja uważam tylko jedno. Mi się wydaje, że prawdę powiedziałem, po prostu nie żałuję tego, co robiłem w życiu. No po prostu na pewno inaczej by było, jakby się człowiek wrócił do tego, ale nie żałuję tego, co zrobiłem. Film Okoń, moja droga, niebawem ma być dostępny w jednym z serwisów streamingowych.